Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Chuchu Charles. Dobrze powiedziałem? Charles, tak. Dobra, kochani, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy i co mieliśmy tu robić? Rysunki z głazowiska. Okej. I rozpoczęta misja od Saszy, ale Sasza tam właśnie zleciła tą misję z tymi rysunkami, więc tak, lecimy sobie teraz na lewą stronę. Zatrzymujemy się gdzieś tutaj, zbieramy rysunki, oddajemy Saszy. I myślę, że kontynuujemy dalej nasze misje. Trzeba zobaczyć. Zmieńmy w lewo. W lewo. Ja sobie tutaj gdzieś zaznaczę już mniej więcej, że się musimy zatrzymać. Mam 74 złomu, max upgrade'y. Nie martwimy się już Charlesem. Charles już w sumie zostaje w dupkę jak chce. Op, do tyłu. I stop. Dobra. A więc potrzebujemy iść tutaj. Znalezione rysunki 0 na 8. Czy są tu jakieś gamonie? To jest pytanie numer 1. Co tutaj jest? Myślałem, że coś tu leży, ale nie. Gdzie jest zejście? Pewnie przegapiłem trochę, nie? Tu jest jedno, tu jest drugie zejście, okej. 102 metry, no nie jest dużo, nie przesadzajmy. Nawet mogę zejść w ten sposób, mi to nie przeszkadza. Tylko jestem ciekaw, czy będą te gamonie tutaj. Bo jeżeli tak, no to do lokomotywy trochę mamy. To są te rysunki. O kurde. Dobra, rozumiem. Kapuje. Slenderman. Slenderman, o kurde. Tego się nie spodziewałem. O, dobra. My to. Rysunki Slendermana. Hop, 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 hop. Będzie drugi? Nie. Nie lubię takich rzeczy. Grałem Slendermana, ale powiem wam, że osobiście jakoś mnie ta gra nie powaliła. Wow, 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 wow. Cały czas nam po piętach goni. Jeszcze mamy 3 rysunki do znalezienia. Gdzie one mogą być? A pewnie będzie. O dziwo nie, tu jest. Hop. Nie mam pojęcia, gdzie ja idę, to jest najgorsze. 2 rysunki. Cały czas w ruchu. Nie wiem, czy on nie jest szybszy od nas. Jeszcze mi Charlesa dajcie, to już w ogóle będzie jazda. Nie wiem, gdzie idę, ale uciekamy. Jest 6 na 8. I stwór nas znów goni. Gdzie co? Może na mapie, o ile nas teraz nie zabije, of course. To Gaugan jeden, no. To są zaznaczone punkty. Hmm.
Tu jest jakiś punkt. Nie lubię takich rzeczy w grach. O kurde, leci. Nie wiem, czy on może przechodzić przez tekstury, czy nie może przechodzić przez tekstury, bo znając życie pewnie może przechodzić przez tekstury i jestem w dupie. A najgorsze jest to, że brakuje nam dwóch kartek. A ja jako mały szaraczek nawet nie wiem gdzie ich szukać. No cóż, co najwyżej dowiemy się. Tu jest jedna kartka. Dobra. Zastanówmy się, gdzie nas nie było. Byliśmy teraz gdzieś tu. Tu znaleźliśmy. Nie wiem, tu? Gdzie on jest? Aaaa, ty gałganie. Dobra, on się resetuje. On się resetuje przy każdym naszym wyjściu. Tam jest. Kurde. Jest! Udało się. Fuck yeah! Dobra, Sasza. Zrobiliśmy Endera. Endermanka. Nienawidzę takich gier. Nienawidzę uciekać. Nienawidzę. No ale dobra, udało się. Zrobiłem to dla was. Jak tutaj nie dostajemy jakiejś super nagrody, to się wkurzę. Ja już nie zbieram nawet tego złomu, nie wiadomo jak bardzo skrupulatnie, bo to nie ma sensu. To nie ma, moi drodzy, sensu, bo już naprawdę mamy maksa i tak dalej, to szkoda po prostu odcinka. Szkoda odcinka. Dzięki za zebranie rysunków. Weź ten złom za pomoc. A pocały się w nos. 117 to się nie opłacało. To się nie opłacało. W sumie to nam nic nie daje. Już, w tej chwili. Gdzie my jesteśmy? Ło, jaki lag. Dobra, no to lecimy dalej. Tajemnica północnej kopalni. Musimy dotrzeć tu. Tu mamy broń. A tu już wyklirowane wszystko. Zbliżamy się do końca gry. No, myślę, że jeszcze z jeden odcinek pewnie będzie. Może dwa. Max dwa. Dobra, Shiro musi dupę poprawić na fotelu. Czy tu nie ma żadnej? Jest. Tu na prawą stronę będzie trzeba przystawić, no niestety. Ja słyszę... Charlesa? Dobra, dojeżdżamy. Opa, tu złom jeszcze był. Gimme that. Teraz coś możemy naprawiać jak porąbani. Na prawo. Emma, lecimy. Lecimy, Emma. Dobra, i najbliższy przystanek mamy daleko w tyle. Aż do samego X-a.
i możemy popodziwiać trochę różne segmenty świata. Jaką mamy w ogóle broń założoną? No, dobra, ogień. Jest założony ogień, więc spoko. To nie był Enderman, tylko Slenderman. Boże, ale jestem lama. Enderman był w Minecrafcie. Ale wiecie co, bo człowiekowi to się popierdzieliło. Ja ogólnie troszeczkę teraz siedzę w druku 3D i mam tego słynnego Endera chińskiego. I dlatego też powiedziałem Ender, a nie Slender. Ja jestem w ogóle osobą, która siedzi w creepypastach również. Siedziała przynajmniej kiedyś. Teraz to już nie. Zresztą widzieliście nawet, że na kanale były wrzucone creepypasty. Więc, że tak powiem, no jestem pasty na tym creepypasty. Znam praktycznie wszystkie na pamięć. Przynajmniej te stare. Tych nowych już nie, te nowe są słabe. Moim zdaniem. Aczkolwiek taki na przykład Azergotil 1, który kiedyś nagrywał creepypasty. Boże. Człowieku, jeżeli jakimś cudem to oglądasz, to naprawdę podziwiam cię za twoją pracę. Jak robiłem remont piwnicy, to twoje pasty leciały na głośniku jako audiobooki. A ja sobie pracowałem. A ja sobie pracowałem. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w kopalni, tam już widziałem jakiegoś cymbała. Ty! Gonzo, cześć! Siema! Buga, buga. Trzy cytryny. Dojdziesz tu? Come to papa. Ja kiedyś nie wiedziałem, jak z wami walczyć, ale teraz już wiem. Trzeba was po prostu zajebać. Dobra, no ten złom, no to jest po prostu... Ja jestem typem zbieracza, uwielbiam zbierać rzeczy, więc... I tak będę to zbierał, jak zobaczę, i tak. I tak to będę zbierał. Czy ja nie mam trochę mikrofonu za daleko? O, teraz może być trochę lepiej. Naprawdę i tak już 12 minut odcinka poszło, ale... Dopiero 12 minut? To my dzisiaj jesteśmy dobrze z czasem. Hello! Są z El Scredando. Ej, królewna. Ja mam tylko nadzieję, że jednak Charlie sobie odpuści na razie walkę. A już na pewno, że go tu nie będzie. Dobra, widzę, że tędy będziemy mogli uciec. Chwilę poczekam, aż ten Charlie sobie pójdzie. Bo on tu krąży, on tu krąży, on jest w okolicy. La. Ja bym szybciej biegać niż ty. Kurwa, Charles. Wynocha mi stamtąd. Dobra, przepraszam. Nie bij mnie tylko. Biegnie za mną. No. Co sobie teraz? Au! Dałem ci hitnąć, ale to była podpucha. To była podpucha, dziadu garbaty. Wziąłem cię na sposób. Coś daleko wyleciał, powiem szczerze. Nie wiem, w jaki sposób działa tu agro, ale w teorii wszystkich przeciwników można tutaj wyciągać chyba. O ile da się im trafić, a widzicie, że nawet dużo nam nie skitował. Ich jest więcej.
Karcik krąży, krąży, krąży. Oj. O, pierwszy raz nie udało mi się, nie. No jak? Co się ze mną dzieje? Jak to się zdarzyło? Nie wiem. Nie, dobra. Teraz się udało. Ale lama. Niebieski kolor. No w sumie spoko. Jak on mi tu wejdzie, ja zwątpię. Zapytajcie, czemu uciekłem jak cipa. Już wam mówię. Właśnie dlatego. Możliwe, że jeszcze go utłuczemy. Ale tam Charles grasuje, więc troszeczkę tu jest problem. Pry, pry, pry. Pry, pry, pry. Charles sobie zres. O dobra, teraz jest większy problem. Emma do nas leci. Oho. A, bolą paluszki, ha, 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 bolą paluszki, ha, 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 bolą, 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 bolą. Pryk, pryk, pryk. Bolą cię palce, ty już się na nas czaiłeś, dziadu. Jestem jak smok w Skyrimie. Teraz nie wiem, czy mu się nie pojebało, czy co? A, jesteś kiciuś, a nie odpuścisz sobie tak, co? Kiciuś sobie nie odpuści tak łatwo. Ja ci te łapki popodpalam. Pry, 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 chodź. Chodź, gałganie, chodź, chodź. Chodź do tatusia. Patrz. 360. A ty nadal nie możesz mnie walnąć. Do góry tak nie mogę. Chyba nie, nie mogę. Do dołu też nie mogę. No Charles, nie bądź lama. Jesteś zbyt easy. No chodź. I full auto! Dziada! Zabolało! Ups, teraz troszeczkę przesadziłem. Aczkolwiek po ryju lepiej go walić. Wal się! On coraz odważniejszy jest. Serio, ten koktajl... Koktajl, co ja gadam? Ten miotacz płomieni jest po prostu game changer. No dobra, jedziemy do przodu, no. Jedziemy do przodu. Nie mamy innego wyjścia w sumie zbytnio. Więc może sobie porozmawiajmy o następnych seriach. Kochani, ogólnie w tej chwili, nie wiem czy wiecie, ale ogrywam z aktorem sobie Project Zomboid. I to jest taka w sumie... To jest w sumie taka seria for fun, no bo my sobie siadamy wieczorkami i tam sobie coś pogrywamy, nie?
Więc te odcinki dla niektórych ludzi mogą być nudne, albo taką zapkę i dziurę, jak na przykład nie mam co wrzucić, czy zaśpię, czy idę do pracy i tak dalej, no to myślę, że taka seria jest jak najbardziej dla mnie przynajmniej potrzebna. YouTube nie lubi, jak się robi przerwy w odcinkach, więc tym bardziej taka seria myślę, że będzie spoko. Dodatkowo w piątek, miałem zegarkę dzisiaj, kurczę, w piątek to będzie 20 chyba trzeci? Tak, chyba 23. Albo drugi. Nie pamiętam. No mniejsza większość, tak czy inaczej w piątek o godzinie 18 albo 20, to już musicie patrzeć niestety w harmonogram, który będzie niedługo na YouTubie. Zrobimy sobie taki odcinek przedświąteczny. Jeszcze nie wiem, co będziemy grać, ale w coś będziemy grać. I będę miał dla was kilka kopii gier do wygrania. Tak po prostu za to, że jesteście. Takie święto sobie zrobimy. Nie wiem, co wy na to, ale myślę, że fajnie będzie tak sobie posiedzieć, pograć, pogadać. Dobra, i tu pojedziemy chyba w lewo. Jest w lewo strzałka, jest w lewo strzałka. No, więc kilka sztuk. Nie wiem dokładnie ile i jakie gry będziemy rozdawać, ale coś tam wam rozdam na święto. No, osoby zainteresowane oczywiście zapraszam na streama. Jeżeli chcecie po prostu pograć, pogadać, czy coś takiego, nie wiem, może jakiegoś Don't Starve Together sobie zagramy z aktorem, czy coś. Czy może Zomboid będzie nawet na live? Nie wiem, dokładnie nie wiem. Na pewno nie LOL ani Valorant, bo od tych gier ja na razie mam przesyt. Przez pewien czas z pewnością będę chciał odpocząć od tego wszystkiego. Niebieski to jest taki bardziej fioletowy, granatowy. No nie? Zależy. Dobra, jesteśmy już blisko. Tu musimy jechać w prawo. Czy nasza lokomotywa o tym wie? A i owszem wie. No pić o 18 kawę to naprawdę dramat. Drama cicho. Co będę chciał jeszcze teraz zrobić? Chcę wrócić do tej kopalni, bo nie wiem, czy tam nie było żadnych czytaneczek. A myślę, że Charles na razie sobie odpuści. Mam i taką mam nadzieję. A Hook nie odpuści sobie. A, nie to. Ale wiecie co? Taki z nim. Pyk. Pyk, dziada. Pyk, gnoju. Nie będę się z tobą bawił. I żeśmy dojechali akurat sam raz na to, co chciałem. Dobra, idziemy tego Gaugana wyciągnąć z tej dziupli. Ewentualnie może nawet nie. Ewentualnie możliwe, że po prostu tam zwiedzimy na szybko, wbiegniemy, wyjdziemy i jedziemy dalej do kolejnej misji. Widać, że z Charlesem trzeba twardą ręką. On inaczej nie zrozumie. Gnój jeden. Tu jeszcze jest jeden matą. Właśnie, tutaj na przykład nas nie było. No wiem, że to jest tylko złom na przykład w tej chwili, nie? Ale... Tu nas chyba też nie było. No właśnie, jest coś do czytania. Dopilnujcie, by nikt nie zbliżył się do jaja. Jeśli pojawią się jacyś nieproszeni goście, strzelajcie bez rozkazu. Nie możemy ryzykować. Jak tylko się wykluje, zabijcie go i przynieście mi truchło. Warren C. III. Czyli to jajo się może wykluć. I Warren chciał, żeby je zabić. To też jest dziwne. Czemu Warren chciał zabić to jajo? No tu byliśmy. Tu było dziwne przejście. Okej.
Łoki. Nie tu. A czemu ty? No właśnie. Chodź, Kiciuś, chodź. Postrzelamy se, postrzelamy. Pudło! Pudło, pudło! Au! Dobra, to już nie było pudło. Chodź, 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 chodź. No chodź. Opa, parkour. Parkour. Au. Chodź, chodź. Au. No one can hear you screaming out here. Au. Naprawdę macie słabe te bronie. Wy chyba na kapiszony macie te pukawki, co? Już sobie postrzelałeś? No i to jest chyba naprawdę najlepszy sposób, jeżeli chodzi o robienie tych cave'ów. Bez skradania, bez niczego. Wchodzisz, wychodzisz. Najlepiej trzech striggerować. Tego jeszcze nie próbowałem. Tego jeszcze nie próbowałem. No i teraz na regalu, bez żadnego strachu, możemy wejść sobie do tej jaskini. Nie bacząc na nic, sprawdzić. Co ty tutaj próbowałeś ukryć? Kurwa, naprawdę dla 3 złomu ja tak ryzykowałem? 3 złomu? Jesteś bezczelny. Nic tu nie ma. W okolicy ja też nic nie było, tak? Nie. No to nie było urw. No to jeżeli będziecie sami już grać, to wiecie, że nie opłaca się tego robić. 3 złomu nawet nam DPS-y, które dostaliśmy w ciuchcie, nie zrekompensują. Ile mam w ogóle złomu? 151, 2 jaja, spoko. Następny przystanek, trzecie jajo. I trzecie jajo jest gdzie? Nie wiadomo. Misja nieobowiązkowa, misja obowiązkowa. Mamy tutaj 2 misje obowiązkowe i 3 nieobowiązkową. Oczywiście wszystkie zrobimy, nie martwcie się. Nie martwcie się, nie martwcie, nie płaczcie. Zrobimy. Obiecuję, że zrobimy. Op, op. Jak w CS 1.6 na parkurach. Jestem starej daty, wybaczcie. Dobra. Może zdążymy jeszcze poznać jedną postać obowiązkową, co wy na to? Może. Charles. W ogóle wjeżdżamy chyba na terytorium tych psycholi. O, tam był złom. Uj! Aranerm. Nearum. Municipal Building. Municipal? Nie wiem, jak to się wymawia nawet. Bita zabita, nie mam pojęcia. Złom. Kartka. O, to przeczytamy i skończymy odcinek. Co wy na to? Notatki ze spotkania buntowników. Omówiłem ze wszystkimi najnowszy plan bojowy i nikt nie zgłosił sprzeciwu. Cała ekipa wie, co robić i gdy nadejdzie pora, odpowiednio przedstawi zwrotnicę. Archiwista musi skupić się na atakowaniu bestii i osłabianiu jej z bezpiecznej odległości. Powinni wrócić razem z ojcem w ciągu 2 dni. Gdy przybędą, przekażemy im klucze i resztę zgromadzonego zaopatrzenia. Nie chcieliśmy podejmować tak drastycznych działań w stosunku do Warrena i reszty górników, ale nie dali nam żadnego wyboru. Musimy pozbyć się Charlesa. Warren nie będzie stał nam na drodze. Dobra, moi drodzy.
Czyli mamy tutaj buntowników. To pisał w ogóle syn naszego kolegi. No właśnie. No i moi drodzy, widzimy się pewnie w ostatnim albo przedostatnim odcinku już za 2 dni, czy za 3 dni? Za 2 dni. Tak więc, kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej!